Witam. Po śmierci Dominika Szymańskiego nastolatkowie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza, która współczuje Dominikowi, i druga obrażająca Dominika. I tutaj się zatrzymam. Załóżmy, że cała szkoła obrażała Dominika. Nauczyciele też. Szkoła liczy około 500 osób. Nie więcej. Więc jakim cudem fanpage, który nazywa się Dominik Szymański Dobrze, że zdechł, miał ponad 3000 polubień w krótkim czasie? Nastolatkowie, którzy nagle zaczęli drwić ze śmierci Dominika, zaczęli pisać o nim, że jest pedałem, że jest ciotą lub rurkowcem. To smutne, że osoby drwią, lub co gorsza śmieją się ze śmierci nieznanej im osoby. A później czerpią nie wiadomo skąd satysfakcję. Ja nie rozumiem też tego, że z grupy obrażającej Dominika niektórzy mówią, że źle, że zdechł, bo nie mają kogo dręczyć, a niektórzy chcieli, żeby zdechł, co doprowadziło do powiesienia się Dominika. Podsumowując, trzeba jeszcze trochę poczekać, by ludzie się ogarnęli. Wysyłam kondolencje do rodziny Dominika, a ja się z wami żegnam.